Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Atomic Heart. Kochani, wyszedł taki mały problem, ponieważ nagrałem już w sumie ten odcinek, 14, tylko skończyło mi się miejsce na dysku. I całe 40, dokładnie 43 minuty, gdzie ja kończę zazwyczaj przy 45, no niestety poszło się jebać, więc ja już te fragmenty znam, nie będę oszukiwał, musiałem przejść od początku w ogóle jeszcze od poprzedniego save'a, w ogóle znaleźć tego save'a tutaj to był koszmar. Więc ja już półtorej godziny szukam miejsca mniej więcej, w którym skończyliśmy. No i tak, zaliczyłem do tego pomieszczenia jak w poprzednim odcinku. Znalazłem i jestem już tutaj. Tak więc, no mam do przejścia po raz drugi niestety to samo. Jakoś może przeżyję. Może jakoś przeżyję. O, się rozpadł. I tak, nie wiem czy widzicie napis po lewej stronie, to jest właśnie z tego... Boże, zabrakło mi słowa. O, właśnie z tego. Z tego zegarka. Chyba ostatnio tego nawet nie znaleźliśmy. Wino, nic się nie martw. Nawet się cieszę, że teraz Tiereszkowe oprowadzają gości. Dalej dostajemy wypłaty, możemy pojechać na wakacje. Ja nie narzekam. Pojedziemy z mężem do Jałty, do rodziny. Jestem zmęczona, wiesz? Codziennie przyjeżdża więcej turystów, nawet z Moskwy. Dorośli bez przerwy zadają pytania, dzieci? Na widok tych wszystkich gadżetów zupełnie im odbija. Wczoraj dwójka chłopców o mało nie wpadła do polimerowego walenia. Wyobrażasz sobie? Właściwie to wpada tam sporo rzeczy. Jewgeni, ten dozorca, mówi, że widział tam wszystko. No właśnie, niechlujność ludzi. Nie wiem, czy to było puszczane, ale coś mi się kojarzy, że jednak było. Chyba wam to puszczam, tylko nie wiem, czy właśnie w tym odcinku, w którym zepsułem? W tym odcinku, który był poprzednio. Polski mechanik wyklepie, kurde. Ludzie, to nie jest problem. Dobra, mamy te zwłoki i musimy to poogarniać. Czemu nam się drzwi jeszcze nie podpierały, to jest dziwne. Bo tak, zaraz nam się drzwi ogólnie otworzą. Nowy cykl skanowania. Nie znaleziono modułu. Kończyna. Noga. Lewa. No świetnie. Gdzie ja mam w ogóle tego szukać? Zarzekam się na mój układ chłodzący, że ci wąsaci zboczeńcy z pewnością zawlekli ją do pomieszczenia serwisowego. Już tam idę. Tyle odcinka poszło psu w dupę. No nie. W ogóle wybrałem zły save jeszcze przed chwilą, no godzinę temu i zacząłem w sumie kontynuować i tak myślałem, że to w sumie jest przed, a to było już po save'ie i miałem znów jeszcze pół godziny tak naprawdę odrobienia w tyłek. Tak, tutaj mam niestety tylko robotników, tego czytać nie będę, bo no to by było za dużo po prostu czytania. Jak chcecie, to mogę wam po prostu dać to do przeczytania sobie tak samo istnie, czyli po prostu włączę i sobie sami to przeczytacie. Zatrzymacie sobie film. Tu było naprawdę miło. Zanim wszystkich wyrżnięto. Bardzo smutny obraz. No smutny, smutny. Nie ten klawisz. Gry to przyszłość. Do kierowniczki muzeum M. Jelizerowa. W ogniu jak przestrzeń wstępnej analizy Kurde, naprawdę? Przecież... To nie powinieneś działać. Ej, przysięgam wam szczerze, że ostatnio jak grałem, to on sobie tu faktycznie latał, no bo to jest ta pszczoła tutaj. I on sobie tutaj latał i nie było żadnego problemu. A teraz widzę, że coś tu się popieprzyło. Stały element systemu bezpieczeństwa zakładu 38206. UI wysyła drony pszczoła do przeprowadzania napraw oraz zadań obronnych i stanowi istotne ogniwo łańcucha jastrząb. Jastrząb, rumianek, UI pszczoła. Okej. Okay. Dobra. Wągd jako przestrzeń wstępnej analizy zainteresowań ludności przyniósł oszałamiające rezultaty. Przykład. Dzięki popularności skromnej gry na specjalnym terminalu w pobliżu eksponatu Bura zrozumieliśmy, że przyszłością rozrywki dla dzieci są proste, acz dynamiczne gry. Zdecydowanie zalecam Akademii dalsze podążanie tą obiecującą drogą. Musimy stworzyć kilka podobnych gier dla dzieci w wieku szkolnym oraz młodych pionierów, które mogliby grać na swoich gruszach, a może nawet przy użyciu myśli. Rozrywka interaktywna może w przyszłości wyrosnąć na potężny środek przekazu. Skarga. Towarzyszu Nazarow, ogromnie mi się podobają wasze plakaty. Doskonała robota.
Jednakowoż chciałbym, byście wykonali nowe dla moich podwładnych. Powinny być dynamiczne, przerażające i krwawe. Pamiętacie, uważajcie na drugą stronę sieci? Coś takiego, tylko mocniejsze. Te magnesy u nas są bardzo, bardzo niebezpieczne i plakaty powinny uświadamiać, że wystarczy jeden błąd i już po ptokach. Przygotujcie kilka próbek, a ja przejrzę i powiem, co poprawić. Mają mrozić ludziom krew w żyłach. To czytaliśmy tak w ogóle. Wczoraj dzwonili do mnie z Moskwy, z biura pierwszego sekretarza. Przyjeżdża do nas grupa studentów, ale nie jakichś zwykłych studentów. To dzieci bardzo ważnych osób. Macie ich towarzyszko Jelizarowa osobiście oprowadzić po muzeum. Zanim wyrazicie swój sprzeciw, przyjmijcie do wiadomości, że ta kwestia nie podlega dyskusji. Trzeba im pokazać całe muzeum. Muszą zobaczyć wszystko i mają być pod dużym wrażeniem. Pokażcie im całość instytucji i dopilnujcie, by się nie nudzili. No to właśnie chyba ci studenciaki tutaj co byli, co mieliśmy ich znaleźć w ostatnim czasie. Wyszło jak wyszło. Kapsuła medyczna. Nie będę wam czytał tych dokładnie wszystkich rzeczy, bo to myślę, że jest bez sensu. Po prostu tracimy odcinek. Jeżeli chcecie sobie to po prostu przyjrzyjcie, ja wam tak po prostu, o, zrobię ładnie. O, ładne skrypty. PDH-60. Do czytania, bielasze, 300 kilo. O, tu jest jeszcze coś do oskubania. Pocisk RDS. Kamera. No właśnie, ta kamera też jest niegroźna. Można tłuc i tłuc. Dobra, my się zajmijmy tutaj tą piękną... Trzy kolorki na jęzorki. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby zrobienie to tego w ten sposób. O. I tak. Coś pojebałem. W drugą stronę. Czyli to jak zwykle. Ale ja nie wiem, czy ja w tamtym odcinku tu wchodziłem. Nie no, wchodziłem, musiałem wejść, bo to jest quest. Musiałem tam wchodzić, niestety. No i tu tego mongolstwa naprawdę jest sporo. Oj, chyba nam to nie zadziałało jak powinno. Jest naprawdę mega dużo tego. Gleba. Tego to ja trochę nie rozumiem. Tu już nie... Co tu jeszcze jest? Tu już miałeś nie żyć. Wszystkie? Tego nie zabiłem. I tego nie zabiłem tu. Oż kurde blaszka. Bania. Już chyba teraz wszystkie. Kolejny wilki zając. I właśnie teraz miesza mi się, co wam mówiłem w tamtych odcinkach. Nie wiem, czy wam mówiłem już, że w pierwszym odcinku ominęliśmy niestety taką właśnie anegdotkę co do wilka zająca. Nie wiem, kiedy to było dokładnie. Czy to w 13 czy w 14 odcinku, czyli w tym, który się nie dograł niestety do końca. W ogóle... Ja teraz troszeczkę przyszedłem w inny typ nagrywek. Staram się jak najbardziej to wszystko urozmaicać i zwiększać jakość tych nagrań. Dlatego stwierdziłem, że nie będę sobie kompresował w ogóle w żadnym wypadku nagrań. I nagrywam to bez kompresji. Czyli odcinki zajmują mi po 120-130 giga. Jeden odcinek. Dlatego mój dysk po prostu już nie wyrabia. No i takie cyrki potem wychodzą. Tu się w ogóle coś chyba zawiesiło. O, ale złapaliśmy to. Tu też się zawiesiło. A krzesło się stanie, będzie git.
No. A, wyszło? Wyszło. Mam nadzieję, że nie słyszycie żadnej muzyki, bo oczywiście sąsiedzi jak zwykle zaczęli sobie robić pseudo imprezy jak tylko. Żeby nie odłączać tyreszkowych od sieci. Teraz wszystkie zaczęły się podejrzanie zachowywać. Jeśli mi nie wierzysz, to posłuchaj. Spójrz, droga Klara. Widzisz tę grupę ludzi? To nasi goście. Te mniejsze to nowsze modele. Nazywają się dziećmi i sprawiają, że wszystko jest przyjemniejsze. Tych nieco starszych nazywamy uczniami. Mają trochę większe możliwości. A ten starszy model stojący za kolumną to tak zwana osoba starsza. I dziwnie się w nas wpatruje. One rozmawiały o mnie, widziały mnie. Te roboty oglądały ludzi na... Hej, to coś nowego. Może zajść potrzeba zastosowania wyobraźni przestrzennej. Żadne może. Te wasze zamki to naprawdę coś, wiesz? Wystawię, jakby to oni byli eksponatami. Mam od tego gęsią skórkę. Na twoim miejscu wymazałbym im pamięć. No właśnie, niestety znów nie wyczułem, kiedy mogę wejść dalej. Wyglądasz na skupionego, kochanie. Myślisz o mnie? Odwal się, pracuję nad sprzętem. Mam nadzieję, że nie myślisz o tej zdzirowatej doktor. O kim? O czym ty w ogóle gadasz? O wulgarnej i prymitywnej dziwce Pietrowa, oczywiście. W sensie o doktor Filatowej. Nie obchodzi mnie, jak się nazywa. Jeśli wie, co dla niej dobre, lepiej niech się trzyma od ciebie z daleka. Filatowa stanie przed sądem i zostanie ukarana za pomaganie zdrajcom macierzy. Wiedziałam, że jest przestępcą, skarbie. Może ją powieśmy? Będzie fajnie, obiecuję. Zamknij się, ty elektryczna owco. Coś ty powiedział, przystojniaku? Powiedziałem, odpierdol się. Dobrze słyszałaś. O, kocham, kiedy się złościsz. Ukaż mnie. Rany, ale ty jesteś powiewszona. Nora wraca. Właśnie. Mamy 126 neuropolimerów. I tutaj ktoś z was powiedział, żeby właśnie może zacząć inwestować w postać. Tutaj mamy właśnie ekwipunek. Więcej zdrowia. Ja w sumie inwestowałem non-stop tylko i wyłącznie w spele, a może jednak nie warto. Wracę w więcej zdrowia, to tak średnio. Pojemność plecaka. To już lepiej. Dobra, bo to jest tak, odbierz i powrót. I tak się człowiek myli, no to tak właśnie jak zrobiłem teraz z odmrożeniem. No to ta umiejętność jest spoko. Upadek. Amunicję. Szybciej biegać. Ciężko się zdecydować, niestety. W szczególności, że musielibyśmy się tutaj bardziej rozwinąć. Ale dobra. Weźmy sobie większą pojemność amunicji. No i tak, tutaj mamy 75 i tu za 75. Tylko tutaj mamy urodzony strzelec. To jest spoko. Ale w sumie to też nie jest głupie. Możemy strzelać i atakować. Znaczy strzelać i się leczyć. Kula zdrowia. Dobra, pójdziemy bardziej tutaj, bo no mówię, polecaliście mi bardzo inwestować w ten plecak, bo to, tego miejsca jest naprawdę bardzo mało. Zobaczmy, jak bardzo nam się plecak rozwinął. Panie! No nie, tak to ja mogę grać. Ulepszenie arsenału. Demontaż zapasów. Na pewno sobie przeniesiemy to, skoro tego nie używamy. Tak, to będzie spoko. Apteczek aż tyle nie potrzebujemy. No, przenieś to. To też przenieś. I to przenieś. I to przenieś. I jak tam z naszą amunicją? Tu mam jeszcze ammo. Ammo sobie oczywiście standard weźmiemy. Ale tamto sobie możemy zdemontować w sumie. Kapteczek mamy sporo. Demontaż.
To jest w sumie amunicja do grubasa, więc też tego nie potrzebujemy. My też to chyba walimy. To co wywalałem chyba już wcześniej. Dobra, ulepszanie. Kałasznikow jest chyba już na maksa. Lupa. Lupy niestety... nie możemy ulepszyć, mamy już na pula. Broń na kartusze możemy ulepszyć, ale niestety nas nie stać. Więc kałasznikow na razie pas. Dominator. Pociski. Pamięć plazmowa, komora zamka. Tutaj też się nic nie ulepszyło. I wiecie co, bardzo... znaczy bardzo. Może byśmy jednak, skoro mamy już lepszy ekwipunek. Ja tego wcześniej nie robiłem. Może warto byłoby sobie coś kupić lepszego. Potrzebny schemat. Już to masz. Makarowa w ogóle nie używaliśmy, a ja przed chwilą amunicję pieprzyłem do niego. Ale może warto sobie zobaczyć, jak on działa. Dobra, wytwórzmy go. Zobaczymy, może będzie ciekawie. Dawaj, co to masz. Taki bieda edition. Dosłownie. 5 pocisków. Oj. Ulepszenie arsenału, no ale go ulepszmy. Makarow. Tradycyjny zamek, moduł lufy, amulet wylotowy, broń na kartuszy, magazynek. No właśnie, tutaj nic nie mamy jeszcze, żadnych schematów pod tym względem. Celność, odrzut, obrażenia. Moduł lufy, większe obrażenia. Zamek. Tego już nie mamy niestety. Okej. Broń na kartusze nie jest mi potrzebna do tej broni w sumie. No ale teraz musimy sobie wytworzyć amunicję, jestem pała. Był Makarow, tak? Makarow. A już się mylę. Dobra, ze 3 mi starczą. Chcę zobaczyć, jak to będzie działać. A jednak 9 pocisków. Coś tam będziemy zbierać przy okazji. No dobra. To jest pod dwójką, to jest pod trójką, to jest pod czwórką. No zawsze, zawsze coś tam jest. Popróbujemy sobie. Mówię, dobrze, że już znam mniej więcej te zagadki, bo to był dramat. To akurat trudna zagadka nie jest, ale już następna na przykład. Hej, Charlie. Dlaczego nie mogli wszędzie zamontować zwykłych, solidniejszych zamków? Takich z kodami w ogóle. Podejrzewam, że gdyby tak zrobili, każdy mógłby odgadnąć kod i otwierać drzwi bez upoważnienia. No tak, ale tak przejść może każdy, kto rozwiąże łamigłówkę. Innymi słowy, w zasadzie każdy. Come to papa. To będzie zbyt easy. Do góry! Te są wkurzające, bo one mają tarczki, no właśnie. Gleba. Te już są bardziej irytujące. I tak musimy tu przejść, niestety, bo tu jest skrzyneczka i ja bardzo tą skrzyneczkę... O Jezu, przeciąłem. Ja tu skrzyneczkę chcę wziąć. Chcę ją wziąć. Dużo nie ma, ale zawsze coś. Nic nie zgubione, nic nie zgubione. No i mówię, przynajmniej teraz wiem, jak zrobić tą zagadkę na szybko. Czy to w sumie nawet nie jest zagadka, to po prostu jest takie klikanie. Nigdy nie wiedziałem, żeby doktor Sechenow nosił bransoletę. Ma jakiś inny interfejs alfa? Jego interfejs jest inny niż wszystkie, a jego wygląd i położenie zna tylko sam doktor Sechenow. To znaczy, że musi być dobrze strzeżony. Kto go pilnuje, Argentum? Powierzenie interfejsu ludziom byłoby zbyt ryzykowne. Strzeże go osobista ochrona doktora Sechenowa. Te baletnice bliźniaczki? Podoba mi się, jak się poruszają. Elegancko i z gracją. Coś mi przypominają. Rzeźbiel, co dokładnie, towarzyszu major? Nie wiem, ale coś dobrego. Coraz więcej mowy o tych bliźniaczkach. Ale jeszcze w sumie ich nie spotkaliśmy oprócz tej początkowej sekwencji, dlatego no w sumie o nich dużo nie wiemy. No właśnie o tym mówię, że tutaj było trzeba się naklikać i zrozumieć, jak działa w ogóle tutaj całość.
Do góry. Wszystkie? Wszystkie. Ty jeszcze żyjesz. Tam nic nie było. W sumie więcej odcinka zobaczycie, no. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i tutaj też jest tragedia. Tego w sumie nie wiem, jak zrobić. Zrobiłem wtedy to fartem. Graba. Pyk. Zostałeś ty tylko. Dobra, tu już nic nie było i teraz zaczynamy mozolną niestety puchę tutaj. Ta zagadka akurat mi się bardzo mało podoba. I w sumie nawet już nie pamiętam, jak ją zrobiłem nawet. To nie to. Gdzie to jest? Tu jest. A, dobra, ja pamiętam chyba, jak to zrobiłem. Ale właśnie, bo ja myślałem, że tutaj się zablokowałem pewnego czasu. Bo zrobiłem taką pewną głupotę. Chciałem zobaczyć, czy da się w inny sposób tam wejść, ale chyba się nie da. A może się da? Ej, coś tu jest. Tu mnie chyba nie było. Nie, tu mnie nie było wcześniej. Aha, ale tu nic nie ma. Tu nic nie ma, czyli dużo nie straciliście. Czy nie stracilibyście, gdyby to zadziałało. Bo tu nic nie ma. Czyli widzę, że i tak trzeba mojego sposobu użyć, i tak trzeba użyć. Opa! No jest coś było ręczne sterowanie, co? I nie wiem, co to się tam pojawiło. No właśnie, tutaj od razu nam się też ładnie ustawiło, o dziwo. Tak jak być powinno. Przynajmniej tak mi się wydaje. No właśnie. Dobra, czyli tu już jesteśmy, jak być powinniśmy. Tyk. No i wtedy też tak bardziej zbagowanie. Udało mi się wskoczyć tutaj, ale okej. Okay. Majorze, dotarliście do pomieszczeń serwisowych zakładu. Jedna z nóg mojej drogiej Klary na pewno tam jest. Ja, prawda jest gdzieś tam, co nie? Nigdy dotąd nie widziałem takich robotów. Ten robot jest bardzo prawdziwy w walce w zwarciu. Dlatego dostaje taki łomot. No właśnie, tutaj te roboty też są bardzo irytujące. Ups. Bardzo przypominają te cholerne, tego cholernego bossa, którego robiliśmy ostatnim czasem, małego siusiaczka. To jest jeszcze drugi chyba ten robot. Ej, wcześniej były tu dwa roboty. Dziwne. No 100% były dwa roboty. Teraz był jeden. Śmisznie, śmisznie. Tam na górze nic nie ma. Charles, dlaczego szef wycofał prawdziwe interfejsy beta? Były wybrakowane? Nie do końca. Doktor Sechenov uznał, że nie ma potrzeby na dodatkowe uprawnienia w kolektywie. Czyli szef chciał równouprawnienia, ale zmienił zdanie przez intrygi Mołotowa. Możliwe to, panie majorze. Jak to możliwe? Doktor Sechenov pragnął, by wszyscy byli równi. To nie ulega wątpliwości. Jednak jego interfejs alfa istniał od samego początku. Może szef wcale nie chciał korzystać z jego mocy. A oto i noga. Zrób tę samą naprawę. Fajna rzecz. Torki. Nie chciałem tego. Myślałem, że on nic tu nie powie. Niestety powiedział. Ogólnie skończyłem tutaj, jak miała już jedną rękę. Więc zrobiliśmy to jeszcze. Na poprzednim odcinku, który się spieprzył. Ej, ale mi się wydawało, że się drzwi otwierały wszystkie.
A jednak nie. No i to jak zwykle, jeśli coś ujebie, to potem tak gada mi. I nic z tego nie wychodzi. Tak, dobra, nie, jednak się podpierały drzwi. Skanuję. Znaleziono moduł. Kończyna. Ramię. Prawe. Położenie. Poziom wawiło. Transmisja zablokowana. Niekompletne dane. W czym problem? Czemu nie możesz go zlokalizować? Nie będę w stanie pomóc. Na tym poziomie są jakieś zakłócenia, a nie potrafię ustalić ich źródła. Może to być ekran elektromagnetyczny lub spory podłużny obiekt. Spory podłużny obiekt? Dziwne. Spory podłużny obiekt. No właśnie, i zrobię to tak samo, jak zrobiłem to w poprzednim odcinku, czyli zluruję je w jedno miejsce. Raz i dwa. Trudno nie było. Teraz będą chyba samolociki, znaczy samolociki pszczoły. Ja myślę, że tylko jedna. No dobra, jest ich więcej. Co ja mam z tym zrobić? Ja wiem, co trzeba tu zrobić. Pyk. I po pszczółkach. Nie powiem, ale w tej walce już się coraz pewniej czuję, na pewno. Dobra, tu nic już nie ma. Ja tu. Nie wiem, czy tu chyba będzie gdzieś czytanie przy okazji. Czy potrzebujemy tu? Tak, dobrze pamiętałem. Jest i czytanka. Wszystko, wszystko. Wszystko, wszystko. Nic tu więcej nie ma oprócz... A nie, dobra. Właśnie. Tutaj. Co to, zabawa dla dzieci? Klucz do łamigłówki. Fajnie. A po co? Sądzę, że aktywuje jakiś proces. O kurde, wcześniej nie przegrałem tak szybko. Chciałem powiedzieć, że jestem mistrzem Snake'a, ale nie takim czymś. Ej, nie zadziałało. Wcześniej zrobiłem to za pierwszym razem. Ale tu nie działają triki z normalnego Snake'a, czyli naciskanie trzech klawiszy praktycznie naraz. To jest jakiś taki dziwny input lag. Dobra. O kurwa, Charles! To jest ten proces aktywowany kluczem? Czekaj! Gdzie? Ej, ej! Co ty wyprawiasz do cholery? No piesek się chciał pobawić tylko. Ty metalowa kanalia! Wystraszyłeś mnie na śmierć! Mało brakowało! Dobra, nieważne. Mam rękę. Ta jest chyba prawa. Poszukajmy reszty części. Jeden został chyba. Opak, 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 opak. Pieski się rozjuszyły. No nie! No nie, nie! Nie miało tak być! Miało być tak. Kolejne pieski! Don. I kolejne pszczoły, cholera. Wolałbym nie. To się uleczmy. To full HP daje. Wszystko? Nie wszystko. Tu jeszcze jest. Coś mi mignęło jeszcze tu, ale nie widzę. Czasem nie działa, jak powinno działać. Ale i tak jest lepsze na pewno od zamrażania. Dobra, teraz już wszystko. Kurde, no nie wszystko.
Choćbym chciał, to nie wszystko. Miejcie oczy szeroko otwarte. Do terminal sali Burawa. Uwaga, przewodnicy wycieczek. Pamiętajcie, że w przeciwieństwie do innych produkowanych w zakładzie maszyn, Burawy nie są eksportowane. Starajcie się o tym nie zapominać. O tym nie wspominać i unikać rozmowy na tematy, które mogłyby sprowadzić rozmowę do tej kwestii. Uważnie obserwujcie zwiedzających i nie pozwalajcie im zbyt długo oglądać tej maszyny. Fotografowanie jest surowo zabronione. Uwaga delegatów z zagranicy należy odciągnąć grą i pokazami slajdów z obiektów wykonanych przez Burawy, aby tylko nie zostało im zbyt wiele czasu na oględziny samej maszyny. Na pytania natury technicznej należy udzielać wymijających odpowiedzi. Informacje dla uczestników wycieczek. Burawy to klejnot w koronie zdobyczy sowieckiego przemysłu, ciężkiego oraz duma naszego zakładu. Mówiąc o nim, należy wspominać o następujących aspektach. Dzięki tej maszynie oszczędzamy około 10 tysięcy osobogodzin miesięcznie. Jeden wielki Buraw kosztuje tyle samo, co wahadłowiec. Technologia produkcji tej maszyny jest tak skomplikowana, że wystarczy drobny błąd, by całość była bezużyteczna. Buraw może w zaledwie 2 tygodnie ciągłej pracy zejść na głębokość rowu mariańskiego. Inspiracją do budowy Burawa był projekt podziemnej maszyny konstruktora Trebielowa. Prototypowych Burawów pod kryptonimem brzmi Gorynicz, smok z mitologii słowiańskiej, użyto podczas wojny, aby dostarczać silne materiały wybuchowe za linię wroga. Mniejsze Burawy, zwane przez ich budowniczych Burawczykami, pracują dzień i noc pod naszymi stopami, rozbudowując podziemne części zakładu. Tego ostatniego nie jestem pewna na 100%, może nie powinniśmy mówić zwiedzającym o instalacjach podziemnych. Okej. Widzę, że czasem tak dziwnie OBS przyhacza. Widziałem to w innych odcinkach, że delikatnie, tak jak w FPS-y spadały. Nie wiem czemu, czy to jest sama optymalizacja gry. No ja tu mam stabilne 60, naprawdę. Charles, czyli po upadku tego pomysłu z interfejsem beta zrobili interfejsy nerwowe ze specjalnymi uprawnieniami? Obawiam się, że tak. Walka o władzę na Kremlu nigdy się nie skończy. Elita partii nalegała na otrzymanie władzy nawet w kolektywie. Cóż, to w końcu nasz rząd, prawda? Żyjemy w ZSRR. Istotnie, ale kolektyw miał być przeznaczony dla wszystkich ludzi na Ziemi. A ZSRR to tylko jeden kraj. Nie możemy tam wpuścić kapitalistów i imperialistów. Czemu nie? Kolektyw miał być ogólnoświatowym związkiem równych istot ludzkich, a roboty miały robić wszystko za to. Wszyscy mieliby te same możliwości. Kapitalistom się to nie spodoba. Niestety nikt z kręgów władzy nie uznał całkowitej równości za dobry pomysł. Dlatego też, by uniknąć zmiażdżenia przez Kreml, dr Sechenov zaszył w kolektywie furtkę dla siebie. Rozumiem. No i narka, ziomeczki. Nie trać głowy. Jeszcze jakaś? Nara. Wszystkie. Na szczęście wszystkie dziadygi. Już nic? Już nic. Z tą panią to gadaliśmy chyba ostatnio. Tak, z nią gadaliśmy, ale chyba ją ominąłem, więc... O... Dobra, szybko pominiemy to. Nie zapszcie, że kończę. Tak, dam znać przewodniczce, że cię znalazłem. No właśnie. Jej chyba nie zabrałem, jeżeli chodzi o gadanie. Czy zabrałem, no nie skolektowałem. No i moi drodzy, ja akurat odcinek skończyłem tutaj. Ja odcinek skończyłem tutaj, o dziwo. Chyba jeszcze zdążyłem tylko oddać Klarze tą rękę. Oj, tam widzę jeszcze rzeczy. Dobra, pierwsza ręka na miejscu. Została tylko i wyłącznie głowa i jedna ręka. Tylko tak, coś tu widziałem, że leżało. To tam leżało. Uch. Dobra, nie wiem, ja się po to cofnę. Żeby teraz mi miejsca tylko starczyło. Kurde, boję się tego trochę. Bo powiem, że tak na ryzyku trochę nagrywam. No to tu było. Do wody. W Minecrafcie by działało. Gdzie to jest? Ej, no oszukali nas. No tu jest, dobra, nie oszukali.
Co w trawie piszcie? Czyli piętro numer 3. To jest dwójeczka. I pięterko numer 3, czyli to jest przedostatnie piętro. No i mamy jeszcze 10 minut odcinka i to ładnie, ładnie, ładnie się streściłem. Czyli macie i tak 10 minut gratis. Skanuję. Znaleziono moduł, kończyna, ramię, lewe. Położenie, poziom Pawło. A można trochę konkretniej? Bez okropnego. Jest zanurzone w czymś ciepłym i lepkim. Ojej, czerwony polimer. Obrzydlistwo! Co to w ogóle znaczy? Wybaczcie, drogi towarzyszu. To jedyne dostępne mi dane. Mam nadzieję, że pomogłam. Na pewno. Jakby jeszcze powiedziała biały polimer, to by było ciekawie. Nieważne, nieważne. Zapiszmy tu. Przestań nadawać skrzynki. Autoryzacja. Major Nieczajew. Kryptonim. Dobra, ale ja chciałem umiejętności bardziej. 226? To żeśmy poczaleli. Masowa telekineza. Czy my możemy już tego użyć? Skraca czas odnowienia telekinezy. Nie, no to jest must have. To jest must have. I teraz jeszcze 226 i mamy świetną rzecz. Energia postaci. No właśnie tutaj nie wiem, czy warto w ogóle inwestować, bo w sumie my nie widzimy więcej tej energii. Przynajmniej ja nie widzę. No i są cztery paski. Dobra, poczekajcie, ja szybkie cięcie to zrobię, zobaczyć się nagrywa. Dobra, moi drodzy, wracamy. Na szczęście się wszystko nagrywa. W miarę jeszcze miejsca na dysku jest. Zostało mi 600 giga, więc raczej starczy na 10 minut. Taką nadzieję. Tutaj już mnie nie było. Więc macie o tyle szczęścia, że ogarnąłem to już na szybko. A i tu jest pokój rekreacyjny. I tam dalej też jest pokój rekreacyjny. Macie szczęście, że to ogarnąłem w miarę szybko i w sumie widzicie więcej w jednym odcinku. Więc tu już tak na czuja. Lecimy na niego. Do góry. No i git. To z niego fajne rzeczy lecą. Powiedzcie, że to Nora. Co zatem wybieracie, majorze? Czy zdolność? Nic nie chcę. Od ciebie nie chcę. Ty nie jesteś fajna. Co tu się dzieje? Oj, my z wami będziemy chyba walczyć, co? Trochę mnie to martwi. Dali nam save'a. Zamek. Nie spodziewałem się. Ja też nie. A już myślałem, że znów nam to zrobili. Dobra, no musimy to wszystko poprzesuwać. Prawie nam to zrobili. Kolejna nora? Trzy nory w jednym miejscu? No porąbało was? Autoryzacja. Major Nieczajew. Kryptonim P3. Kryptonim Gonzo. Właśnie się obudziłem i wpadłem na genialny pomysł na wystawę. Może nie będzie to wystawa, a bardziej rodzaj doświadczenia. Pomysł jest taki. Goście wchodzą do ciemnego pomieszczenia, biorą szczebiot, zakładają słuchawki i słyszą coś takiego. Tiereszkowa, czytaj. Wyobraźcie sobie, że jesteście na pięknym zielonym polu. Otacza was wielki, ciągnący się w nieskończoność las. Nieopodal słychać plusk potoku, śpiew ptaków i wesołe szczekanie szczeniaczków. Koniec nagrania. W czasie, kiedy kobiecy głos opisuje krajobraz, dookoła pszczoły tworzą przedstawiający go hologram. O co w tym wszystkim chodzi? Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, ale to świetny pomysł. Muszę tylko wytłumaczyć, dlaczego się obudziłem obok Tiereszkowej. Jestem kobietą idealną, obecną, spokojną, płynącym strumieniem, nieskończonym lasem, błękitnym niebem, w zgodzie z moją wewnętrzną boginią. Wyłącz się, wyłącz!
Oj, to z tymi robotami to widzę, że ciekawie się robi. Rozgość się! Chcesz posłuchać o waleniach? Jasne. Jasne. Bez pośpiechu. Po pierwsze, jak wiesz, wszyscy wyszliśmy z oceanu, ale tylko wieloryby były na tyle mądre, by tam wrócić. 50 milionów lat temu były wielkimi parzystokopytnymi, a mimo to wolały morskie fale. Cudowne, prawda? Po drugie, język pływacza szarego waży ponad 4 tony, czyli tyle, co dorosły słoń. I może na nim stanąć 50 osób. Wyobraźcie to sobie. Po trzecie, walenie rejestrują dźwięki nie uszami, jak wy czy ja, ale żłofą. Wyczuwają ją podwodne drgania. Niesamowite. Po czwarte, walenie to jedyne ssaki poza ludźmi, które potrafią śpiewać. Ich pieśni potrafią trwać nawet 40 minut. Występują w nich wyraźne motywy, a nawet są różne gatunki. Po piąte, walenie potrafią zanurkować na 3,5 kilometra. Na tej głębokości chronią oczy przed solą i ciśnieniem poprzez wydzielanie tłuszczu zamiast łez. Nie bywał. Po szóste, walenie mają bardzo słaby wzrok i są pozbawione zmysłów węchu i smaku. W sensie nie czują, co jedzą. Na pewno mają jednak wyśmienity smak w kwestiach estetycznych. Ale dość informacji o waleniach na jeden dzień. Ja bym mógł tak długo, ale wy wyglądacie na zajętych. Dobra, dzięki, że o mnie pomyślałeś. Nie ma za co. W każdym razie ja tu będę do zamknięcia. Mogę na to patrzeć godzinami. No ciekawe informacje o waleniach, nie powiem, nie wiedziałem o tym, że walenie nie czują smaku. Zawsze się człowiek uczy. Tam coś ominąłem? Coś mi się tam zaświeciło. Dobra, projekt waleń? Tak, waleń, nie woleń. Dzięki geniuszowi radzieckich naukowców życie tego walenia zostało przekształcone w zbiornik polimeru. Zdolności adaptacji mimetycznej polimer zawdzięcza tym wspaniałym zwierzętom. Obecnie polimery dostosowują się do organizmu człowieka bez żadnych odrzutów. Potrafią nawet zastąpić. Słabe punkty. Bluszcze są odporne na broń palną. Używaj przeciwko nim broni białej. Zaskanuj wrogów, by poznać ich mocne i słabe strony. Widzę, że nam zaczyna się trochę ciężka robota. To pogadać nie możemy. Martwią mnie te nory. Proszę wybrać. Dzięki talentowi radzieckich naukowców. Wspaniały eksponat. Mogę o coś zapytać, majorze? Gdyby to było możliwe, czy chcielibyście po śmierci żyć w innej postaci? Niezdecydowanie wolę swoją obecną postać, ja mam ochotę powołać jakiejś Brei. Czemu nie? To chyba lepsze od gnicia w starym, rozkładającym się ciele. Tylko w skrajnych okolicznościach, na przykład gdy mi wyrwało nogi. Tylko w skrajnych okolicznościach. Na przykład, gdyby mi wyrwało nogi. A czy pomysł polimerowej nieśmiertelności ogólnie jest dla was do przyjęcia? W sumie pewnie, czemu nie? Jeśli ktoś chce tak żyć, proszę bardzo. Nie, bez świeżej krwi z każdym kolejnym pokoleniem nie byłoby postępu. To ciężka decyzja. W praktyce tylko elity byłyby nieśmiertelne, a zwykli ludzie dalej żyliby zwyczajnie. No i myślę, że tak właśnie by było. To ciężka decyzja. W praktyce tylko elity byłyby nieśmiertelne, a zwykli ludzie dalej żyliby zwyczajnie. Nie nazwalibyście siebie optymistą, majorze? Już nie. Oto interesujący fakt. Tego wieloryba pozyskał Michael Stockhausen, który pilotował statek wielorybniczy przez cały tydzień. W ogóle mnie to nie obchodzi, Charles. To żeśmy się dogadali. Czasem jakieś dziwne artefakty graficzne mi tutaj wyskakują. Co to za syf w tych pojemnikach? Ostrożnie. To okaz o nazwie Bluszcz. Jest wyjątkowo niebezpieczny. Jasne, już takie widziałem. No i oczywiście siedzi w tym wszystkim oderwana ręka. Nie mogła sobie spokojnie leżeć w kącie? Au. Czyli kolejny boss. Au. Spokojnie, damy radę.
Jezu, jakie to ma DPS-y. O nie, nie, nie. Przecież klikałem. To co za ścierwo. No czemu? Kurde, jak jest mocne. No nic nie robi mu. To nic mu nie robi. Oh, 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 oh. Naprawdę mój karabin nic nie robi, a może to robi? Robi! O, 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 o. Ale mało mu to robi. Coś? To też mu coś robi, ej, dobra. Ja bardziej tego używam. O, pierwszy raz to chyba weszło. Ciężki jest. Do góry. Już nie mam chyba, o fuck, nie mam niestety prądu. Ej, miał być krótki odcinek. Chyba z bliska trzeba. Ta, z bliska definitywnie. A? O nie. Nie, 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 nie. Spacja. Spacja. F. O nie, na kuli byłem przygotowany. Fuck. On, gnoju. Co to za smród? No smród to masz przed sobą właśnie. Kurde, padł. Ten polimerowy sukinsyn prawie mnie załatwił. Żeby z następnego pojemnika nie wylazło jakieś straszydło. Według moich danych drugi pojemnik jest szczelnie zamknięty. Tyle dobrze. Masakra. Kapsuły adrenaliny, chemii, energii, materiału. Boże, od groma tego. Dobra moi drodzy, bo trochę przesadziłem już z tym odcinkiem. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro i oczywiście widzimy się w następnych odcinkach z Atomic Heart. Trzymajcie się, hej hej.